tym. Teraz, dobra. No? Kolejna przerwa tutaj, jeżeli chodzi o poprawienie włosów pod kaskiem. I tam jeszcze chyba coś więcej wystaje niż tylko włosy, ale skupmy się na razie na boksach w wykonaniu Irlandki pochodzenia polskiego. Jeszcze z ciosem lewy i prawy sierp.
wykonaniu Irlandki. No nie może tutaj Rozicowa znaleźć sposobu na te ciosy, które serwuje, no za każdym razem zejście w prawo i lewy bezpośredni Irlandka. Kolejne ciosy spadają na głowę zawodniczki z narożnika czerwonego. I ostatnie starcie w tym pojedynku, runda trzecia. Natalii Farściszewskiej. No wszystko, co robi reprezentantka Irlandii, to jest pełen luz, ale i również zegarmistrzowska dokładność, jeżeli chodzi o właśnie znajdowania i wyczucia, kiedy no, te ręce mają iść do przodu. To jest coś pięknego. Bardzo przyjemnie patrzy się na taki boks. No i na taki zmysł naprawdę orientacyjny, że tutaj trzeba chylić czoła przed Weroniką Rozicową, że się nie zniechęca, ale dalej próbuje swoim sposobem napierać na zawodniczkę z Irlandii. Ostatnie sekundy tego pojedynku
Kolejny bardzo dokładny lewy prosty. I jeszcze jeden. I to już jest finał, można by powiedzieć. Ale finał będzie jutro, bo była to druga para w kategorii wagowej do 57 kg. Oczywiście jednogłośne zwycięstwo Natalii Fraściszewskiej. Brawo, brawo, jeszcze raz brawo. Szkoda, Natalko, że wyjechałaś do Irlandii mając jeden roczek. Tak jak we wczorajszym dniu ja rozmawiałem z tą zawodniczką. No ale życie jest takie, a nie inne i trzeba się...